Honorowy sołtysie tej miejscowości, jesteś tu jak zwykle, bo? No bo to jest bardzo silna tradycja, która wrosła już po prostu w tę ziemię 12 lat. Dzisiaj sobie uświadomiłem, jaki to jest szmat czasu, ale nie mamy świadomości. Może po kadencjach sołtysów tych, bo ja jestem honorowy, czyli już to śmiertnie, mam nadzieję, nie odbierze mi nikt tego tytułu, ale jak tu się zmieniają sołtysi, są nowe pokolenia, wspaniała pani sołtys. Ale jedno jest stałe, to ludzi, miłość ludzi tej ziemi do folkloru. Wyśmiewa się ten folklor, mówi, że on czasem jest jakiś taki toporny, ale po tym, jak ci ludzie tańczą, jak oni się poruszają w rytm tej muzyki, widać, że to się po prostu nie starzeje. To jest część obyczajowości kultury tej ziemi. Nawet jeżeli dzisiaj Adam Ochłanowski, główny organizator, narzeka na frekwencję, to ta frekwencja jest bardzo duża. Oczywiście, że tak, a poza tym pamiętajmy, że w okolicach jest dużo imprez, Dni Wodzisławia, w Sceniszowie podobna impreza, ale to pokazuje, że wbrew temu, co wieszczyli niektórzy, nawet wielki Wiesław Myśliwski, weseju kres kultury chłopskiej, w tych ludziach to jeszcze tkwi. Będziecie śpiewać? Znowu? Ważne, czy będą tacy ludzie, tacy wariaci pozytywni jak Ochłanowski. No bo potrzeba takich wariatów. Dokładnie, bez takiego Adama, to nawet ci strażacy, bardzo tutaj zaangażowani ludzie, to ktoś musi tym pociągnąć, pokierować. A Adam to potrafi jak nigdy inny. Tak, i że to nie jest wcale obciach, że można zaprosić ludzi z zewnątrz, przyjeżdżają ludzie z Warszawy, gdzieś tam nawet z Pomorza. Po to tylko, żeby uczestniczyć w czymś tak fantastycznym jak Święto Pieśni Biegosławicy. Dziękuję ślicznie. Powiem, z kim rozmawiałem. A z kim rozmawiałem? Adam Jarubas. Sołtys honorowy Biegosławic. A oprócz tego jeszcze przypadkowo... Europoseł tej ziemi. Dziękuję. Dziękuję.